I wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie. Razem ze mną w studiu gość, którym jest profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Zaczniemy naszą rozmowę od tematu, który pojawił się na koniec poprzedniej rozmowy, czyli temat związany z Sądem Najwyższym, pytaniami prejudycjalnymi, a może przede wszystkim z tym, jak Sąd Najwyższy zachowuje się w kontekście obowiązującej ustawy, bo zdecydował się na zawieszenie poszczególnych jej zapisów. Jak pan sądzi, panie profesorze, z czego wynika taka decyzja Sądu Najwyższego, nieoparta, jak słyszymy głosy ze strony różnych prawników, na podstawie prawnej żadnej, bo Sąd Najwyższy takiego prawa do zawieszania poszczególnych ustaw w polskim prawie, polskim systemie prawnym nie ma. Czy to już jest taka desperacja Sądu Najwyższego o utrzymanie pewnego swojego statusu? No nie jestem prawnikiem, w związku z tym nie chcę wchodzić w zawiłości, próbowałem, ale oczywiście bezradnie odstąpiłem. Natomiast z politologicznego punktu widzenia mogę na to spojrzeć i to wydaje mi się jest nie tyle determinacją, bo w pewnym sensie jest to determinacja obrony, czyli obrony personalnej już w tej chwili, jak się okazuje, bo koncentruje to się na obronie interesów niektórych sędziów, ale zjawisko jest chyba szersze. Sąd Najwyższy staje się, albo też w zamyśle chce być ostatnią linią obrony tego, co było, to znaczy tego porządku ładu ukształtowanego przez ostatnie 28 lat, liberalnego bardziej. Niektórzy określają to, oczywiście zwolennicy tamtego ładu, demokratycznego. Czyli ja nic w tym demokratycznego nie widzę, bo jeżeli byśmy szukali czegoś demokratycznego w tym, to jedynym demokratycznym w tym są wybory parlamentarne i większość parlamentarna, która została ukształtowana w wyniku wyborów. No, panie profesorze, to na ile w takim razie prawdziwe jest to, co Sąd Najwyższy, co przedstawiciele części środowiska wymiaru sprawiedliwości mówią właśnie w kierunku społeczeństwa, że bronią demokracji, bronią konstytucji, bronią niezawisłości poszczególnych sędziów? Czy to jest rzeczywiście prawda, czy może to są tylko takie hasła, slogany, aby w pewien sposób zmanipulować część społeczeństwa? To jest instrumentalne traktowanie pewnych wartości, bo oczywiście konstytucja jest wartością i tu się zgadzamy. Prawo i praworządność jest wartością, tyle tylko. Czy rzeczywiście demokracja i praworządność to akurat to, co robi rząd, Sąd Najwyższy, znaczy łamanie porządku politycznego w państwie, bo próba narzucenia przez jeden z trzech filarów państwa demokratycznego, czyli sądownictwo, narzucenia swojego punktu widzenia dwom innym filarom, czyli ustawodawcy i władzy wykonawczej, czyli przejęcie inicjatywy i decydowania przez jeden z tych trzech filarów, jest demokracją, to jest znak zapytania. Po drugie, zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście do tej pory coś takiego jak praworządność w duchu rozumienia tego przez Sąd Najwyższy dzisiaj występował w III Rzeczpospolitej. Wiemy, że cały ład ustrojowy został oparty na Magdalence i na umowie pomiędzy stronami dwoma i wiele rzeczy wynikało raczej z tej umowy niż z zastosowania teoretycznych założeń demokracji parlamentarnej. I wiemy, że przez całe 28 lat różne struktury, w tym także filar sądowniczy, był wynikiem umowy, jeżeli chodzi o skład personalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o skład personalny, to zawsze był wynik większości parlamentarnej, do tej pory przynajmniej. To były porozumienia, konsensusy. Najlepszym dowodem tego, że tu praworządności nie było w pełnym tego słowa znaczeniu, jest fakt, że dochodzi, bo i to jest dla mnie najważniejsze, dochodzi do współdziałania sędziów Sądu Najwyższego, części sędziów Sądu Najwyższego z opozycją, czyli z tym ugrupowaniem politycznym, które stało za mianowaniem, wyłanianiem różnego rodzaju sędziów, tych, którzy dzisiaj są, i to mi psuje obraz. Powoływanie się w tym wypadku na praworządność jest takim trikiem intelektualnym, ponieważ w istocie rzeczy mamy tu ze współdziałaniem tych, którzy wyłaniali tych sędziów, i sędziów wyłanianych przez tych, którzy przegrali wybory.
Panie profesorze, dzisiaj w Superekspresie chyba przeczytałem kilka informacji na temat ewentualnych miesięcznic konstytucyjnych. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej poparli ten pomysł, ale z drugiej strony powiedzieli, że oni tu politycznie partia tego nie poprze, żeby tu nie pokazywać, że jest zaangażowanie polityczne w taką inicjatywę. Jak pan profesor ocenia coś takiego, taką inicjatywę, taki pomysł miesięcznic konstytucyjnych? No, widzę tu dalsze kontynuację destrukcji, bo jeżeli byśmy mówili o budowaniu stabilnej demokracji i budowaniu stabilnej, praworządnej demokracji w Polsce, to wydaje mi się, że powinno dojść do współdziałania większości parlamentarnej, rządu z mniejszością w parlamencie. Natomiast tu widzimy, że mniejszość chce narzucić mniejszość i pozostałość tej mniejszości w instytucjach, w tym przypadku akurat w sądach, chce narzucić większości swój punkt widzenia i jeszcze prowadzi do destrukcji, bo tego typu miesięcznice są destrukcją, wyrazistą destrukcją. Jest to niezgoda na coś, ale niezgoda na co? Niezgoda na wyrok, demokratyczny wyrok wydany przez wyborców w 2015 roku i na skutki tego wyboru. Więc to jest obstrukcja demokracji, czyli obstrukcja praworządności w moim przekonaniu. Jeżeli jakakolwiek partia przegrywa, rządząca przegrywa wybory i potem nie daje rządzić tym, którzy wygrali, i będzie protestowała i blokowała na każdym kroku, jak to nazwać? Czy to nazwać partycypowanie w budowaniu demokracji? Czy to określić będzie łatwiej mianem blokowania możliwości budowania praworządności w Polsce? Panie profesorze, tutaj kolejna sprawa się pojawia, która budzi bardzo wiele kontrowersji. Część środowiska sędziowskiego decyduje się na to, aby zastraszyć drugą część środowiska. Pojawiły się informacje na temat konsekwencji dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy zdecydowali się zgłosić swoje kandydatury do objęcia posady w Sądzie Najwyższym. I pojawiła się informacja ze strony rzecznika Sądu Najwyższego, który stwierdził, że być może panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie powinien grozić Trybunał Stanu. Jak tutaj takie w zasadzie zastraszanie ze strony części środowiska sędziowskiego traktować? Ja myślę, że to jest wyraz niskiej kultury politycznej, bo tego typu słowa pod adresem prezydenta, kogo? Przedstawiciela Sądu Najwyższego, pod adresem prezydenta, na którego głosowało 8,5 miliona ludzi, prezydenta, który jest osobą tak reprezentatywną dla polskiego społeczeństwa, że ten sędzia, który to mówi, nie ma w ogóle żadnej legitymacji, poza oczywiście formalną, ale wypowiada się w sprawach, w których Sąd Najwyższy wypowiadać się nie powinien. To jest po pierwsze. Czyli wydaje mi się, że to jest kwestia kultury politycznej. My, Polacy, niestety, a nasza klasa polityczna zwłaszcza, cechuje się niską kulturą polityczną i to widzimy nawet w kontekście tych sporów. Nie dam, nie pozwolę, raczej doprowadzę do rozbicia tego, zabiję tą krowę, ale nie kupię nowej, prawda, żeby mieć równowagę. O tych słynnych Polakach, którzy sąsiada, jeżeli widzą, że sąsiad ma krowę, to raczej zabiję tam krowę, żeby tamten też nie miał, prawda? Więc to jest coś nieprawdopodobnego, jak słucham przedstawiciela Sądu Najwyższego, który wyraża straszy prezydenta demokratycznie wybranego przez 8,5 miliona ludzi, jak to nazwać, jak nie inaczej jak brakiem kultury politycznej, absolutnie. To jest po prostu niedopuszczalne. I teraz ta próba zastraszania sądów, sędziów, adwokatów, raczej prawników, to jest wyraz totalitarnych zwyczajów w kręgu korporacji prawniczej. No bo jeżeli jedni prawnicy uzurpują sobie prawo do decydowania o postępowaniu innych prawników, którzy są równorzędni im i mają swoje prawa obywatelskie i mogą postępować tak, jak im się żywnie podoba, bo są w wolnym kraju, w demokratycznym kraju, więc to jest właśnie wyraz totalitaryzmu korporacji prawniczej. Jeżeli jakaś grupa, elita, bo to są ludzie zorganizowani w różnego rodzaju strukturach organizacyjnych, jeżeli określone struktury organizacyjne uzurpują sobie prawo decydowania o sposobie funkcjonowania innych prawników w Polsce i sędziów, to jest niedopuszczalne. To jest, mi to przypomina lata 80., moment walki z komuną, jak to się mówi, kiedy to Solidarność próbowała wywierać nacisk na tych, którzy współpracowali z rządem, różnego rodzaju wykluczaniem moralnym, niemoralnym i tak. Czyli to są lata 80. To są ludzie, którzy zatrzymali się na okresie walki z komuną w epoce
socjalistycznej. Panie profesorze, rzecznik Sądu Najwyższego dostał takie pytanie od dziennikarzy o to, czy teraz w zasadzie każdy sąd w Polsce może się zdecydować na wysłanie takich pytań prejudycjalnych i zdecydować się na wstrzymanie zapisów obowiązujących ustaw. Odpowiedział, że to jest pytanie skomplikowane, ale w zasadzie taki scenariusz jest możliwy. A więc z tego zdania może wynikać to, że sędziowie Sądu Najwyższego mieli świadomość tego, jaki chaos za sprawą ich decyzji może zostać wprowadzony, jeżeli chodzi o system prawny w naszym kraju, ale i nie tylko w naszym kraju, bo takie działanie może się być może rozlać na inne kraje europejskie. Rozlać się nie rozleje, tam jest inna kultura polityczna, tam są inne tradycje, inny porządek, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy na to popatrzyli inaczej, mianowicie gdybyśmy te działania... Ja nie mogę to pomieścić w swojej czuprynie, mianowicie, że urzędnik państwowy, bo jest sędzia, jest urzędnikiem państwowym, bierze państwowe pieniądze, czyli publiczne pieniądze, czyli z budżetu państwa, prawda? Jako urzędnik państwowy. Urzędnik państwowy próbuje, nawet jeżeli to jest przedstawiciel elity sądowniczej, bo Sąd Najwyższy jest wyrazem elit, jeżeli urzędnik państwowy staje przeciwko państwu, bo generalnie rzecz biorąc, to jest nic innego jak próba storpedowania możliwości funkcjonowania państwa, państwa kierowanego przez demokratycznie wybraną większość parlamentarną. To prawnicy, którzy myślą tymi kategoriami, wskazują na to, że ja jako politolog nie bardzo rozumiem, jak można coś takiego w ogóle pomyśleć. Urzędnik, sędzia jest urzędnikiem państwowym, bierze pensję z budżetu państwa, czyli państwo na niego łoży, a on staje przeciwko państwu, mu się to państwo nie podoba, bo to jest państwo PiSu. To znaczy on nie jest przedstawicielem państwa, on jest przedstawicielem kogo? Opozycji, Platformy Obywatelskiej, innego państwa, no bo ja nie widzę innego państwa poza państwem, na którego czele stoi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jeżeli mówimy o Platformie Obywatelskiej, o Nowoczesnej, to tutaj niezbyt dobre informacje dla tych dwóch partii, dla Koalicji Obywatelskiej wynikają z najnowszego sondażu Ibris dla OKO.press, gdzie partia Jarosława Kaczyńskiego wygrywa w wyborach do sejmików aż w 10 województwach, partie natomiast Grzegorza Schety i Katarzyny Lubnauer jedynie w 4. Jaki to jest sygnał dla Koalicji Obywatelskiej? No to jeszcze mamy, nie mamy kampanii wyborczej, musimy ostrożnie podchodzić do tych danych, czytałem to dokładnie. Musimy pamiętać, że poprzednio także PiS wygrało w większości, w dużej części województw, ale okazało się, nie miało zdolności koalicyjnych. I musimy sobie jeszcze o tym pamiętać, że co z tego, że PiS wygra, jeżeli nie będzie miało zdolności koalicyjnej, to znowu się mniejsze połączą i mają sumę wyższą od procentowego zysku. Ale wydaje mi się, że jest coś w tym, jest ta tendencja wyraźna. Ja obserwuję Świętokrzyskie, gdzie ta tendencja została także zarysowana, że wygrywa PiS. No PiS wygrało też, ale no PSL z Platformą Obywatelską mieli większość. Ja się boję tego typu porównań. Trzymam kciuki oczywiście za to, żeby tak się stało, ponieważ nie może być tak, żeby w demokratycznym państwie była przeciwstawność samorządów, czyli urzędów marszałkowskich, przeciwstawność rządowi, żeby były dwa państwa, księstwa udzielne, czyli urzędy marszałkowskie. Panie profesorze, musimy w tym momencie postawić kropkę w naszej rozmowie. Profesor Kazimierz Kik był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, a my, drodzy państwo, przenosimy się w tym momencie na konferencję, spotkanie prasowe na temat startującego programu pakietowego wspólnej inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą poprzez te trzy mikrofony. Nie słyszy pan realizator, tak? No bo nie ma żadnej kostki, jest to po prostu też na zewnętrznym. Stoję od pana tutaj, panie ministrze, pogadamy. To co mam robić? Do którego z tych trzech mikrofonów mówić? Niech pan mówi, coś tam poradzimy. Tak? Będę starał się mówić głośno, mimo że trochę jestem przeziębiony. Więc niezmiernie się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości w nowej siedzibie Polskiego Funduszu Rozwoju, więc również inaugurujemy funkcjonowanie funduszu w tym miejscu. Cieszę się z wielu powodów. Po pierwsze, zakończył się proces legislacyjny w zakresie nowelizacji prawa
dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to kompleksowa nowelizacja samej ustawy, jak również 19 innych aktów prawnych. Zmiany te mają na celu eliminowanie barier rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, tudzież stworzenie optymalnych warunków, tak ażeby jak najwięcej partnerstw było realizowanych, żeby udało się zrealizować bardzo ambitne cele postawione przez politykę rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dokument ten został przyjęty w lipcu ubiegłego roku jako rozwinięcie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo już w strategii w obszarze kapitał dla rozwoju mamy podrozdział dedykowany partnerstwu publiczno-prywatnemu i w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju partnerstwo publiczno-prywatne jest zrównane jako równorzędne źródło finansowania rozwoju naszego kraju ze środkami budżetowymi, środkami grantowymi, pożyczkowymi i innymi. Natomiast wracając do celów polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, mamy cztery cele. Pierwszym z tych celów jest podpisanie do roku 2020 przynajmniej 100 nowych umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, uruchomienie przynajmniej 10 postępowań, gdzie stroną publiczną jest strona rządowa, zwiększenie skuteczności prowadzenia negocjacji w postępowaniach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego z aktualnych około 25%, chociaż w chwili obecnej już te wskaźniki się trochę poprawiły, do 40%. I czwarty cel, w sumie najbardziej ambitny, doprowadzenie do sytuacji takiej, gdzie 5% nakładów sektora publicznego będzie realizowanych w wyniku umów partnerstwa publiczno-prywatnego. A żeby spełnić te ambitne cele, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które jest odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, podejmuje szereg działań. Ponad rok temu stworzyliśmy listę potencjalnych przedsięwzięć do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Traktujemy to jako ofertę sektora publicznego dla sektora prywatnego. Prowadzimy szeroką akcję szkoleniową. Do chwili obecnej przeszkoliliśmy przeszło 1500 osób, głównie z samorządów, ale również z instytucji kontrolnych, w tym z takich jak CBA, Prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, Izby Obrachunkowe, Izby Skarbowe. Wprowadzamy, co zresztą zostało wprowadzone w znowelizowanej ustawie, tak zwaną certyfikację, czyli ocenę potencjalnych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opłacalności i zasadności realizacji takiego przedsięwzięcia w formule PPP, tak ażeby pomóc podmiotom w przygotowaniu projektów i dać ocenę, która w cudzysłowie może być z jednej strony świadectwem moralności, że dany projekt jest znany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jak również pomóc w znalezieniu partnera prywatnego. Kolejny element to przygotowywanie wzorów umów, tak ażeby już w chwili obecnej partnerzy mniej więcej mogli wiedzieć, do czego dążą, w szczególności w zakresie szacowania obszarów ryzyk. Kolejny element to szeroka akcja promocyjna samego partnerstwa publiczno-prywatnego. Tych działań jest zdecydowanie więcej i jednym z nich jest dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego w dniu dzisiejszym, co na chwilę nastąpi, w sprawie współpracy
dotyczącej projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju w zakresie realizacji wspólnie przedsięwzięć z jednej strony przygotowującej partnerstwa publiczno-prywatne, a z drugiej strony w zakresie współfinansowania tych projektów. Działania te wpisują się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w szczególności w program strategiczny wsparcia miast średnich. Działania te będą dedykowane w pierwszym rzędzie właśnie miastom średnim, aby najpierw poprzez różnego rodzaju promocje, warsztaty, wsparcie doradcze zachęcić podmioty do zainicjowania przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Również chcemy podjąć działania, ażeby kilka samorządów wspólnie realizowało przedsięwzięcia tego typu. I drugi jak gdyby element wtedy, kiedy już zdecydują się na realizację danego przedsięwzięcia, wsparcie doradcze w całym procesie, które będzie w 90% finansowane z szeroko rozumianych środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również z drugiej strony dostarczenie kapitału dla partnera prywatnego przez Polski Fundusz Rozwoju, przy czym ten kapitał może być dostarczony w formie udziałów w podmiocie prywatnym bądź w formie finansowania zwrotnego. Więc działania te no, mają na celu doprowadzenia do sytuacji, ażeby w szczególności mniejsze samorządy zmobilizować i pomóc sfinansować przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, tak ażeby zrealizować bardzo ambitne cele polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To proszę o zabranie głosu Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Mam trochę trudne zadanie, ponieważ pan minister Witosłowik powiedział już prawie wszystko na ten temat. Na pewno no, chciałem podkreślić jednak wagę tych zmian prawnych, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to instrument w Polsce, który no, rodzi się z bólami, to trzeba powiedzieć. Tych projektów jest niewiele przez ostatnie lata. Oczywiście jesteśmy w takim momencie, jeżeli chodzi o źródła finansowania inwestycji w naszym kraju, że priorytet mają środki unijne, prawda? No bo na ich jak optymalnej, jak największej absorpcji się koncentrujemy, no ale też trzeba mieć świadomość, że w pewnym momencie skala tych napływów środków unijnych też będzie mniejsza, a bardzo istotnym celem polityki gospodarczej w tej chwili w większości krajów na świecie jest zmobilizowanie z kapitału prywatnego do finansowania też inwestycji infrastrukturalnych czy inwestycji w obszarze użyteczności publicznej. I tutaj właśnie najlepszym instrumentem do mobilizowania tego kapitału prywatnego i odciążania w pewnym sensie finansów publicznych, wydatków budżetowych jest właśnie partnerstwo publiczno-prawne. Są kraje, oczywiście tutaj tym wzorem jest zwykle Wielka Brytania, gdzie są bardzo dobre przykłady rozwoju tego rynku i finansowania w dużej skali inwestycji właśnie z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Więc od momentu wejścia w życie tej ustawy pojawiły się nowe instrumenty, które powinny ułatwić rozwój tego rynku. Z drugiej strony my jako Polski Fundusz Rozwoju chcemy z jednej strony partnerom prywatnym i samorządom dostarczać jak najwięcej wiedzy, jak konstruować konkretne projekty z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, a z drugiej strony dostarczać instrumenty finansowe, głównie we współpracy z partnerami prywatnymi, aby takie projekty mogły być realizowane. Oczywiście trzeba mieć też świadomość, że każdy z tych projektów wymaga
długiego okresu na przygotowanie, więc to nie będzie tak, że za 3 miesiące tych projektów będzie dużo. Średni okres czasu przygotowania takiego projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to jest pewnie około roku, nawet biorąc pod uwagę przejście całej takiej procedury, która jest zresztą bardzo transparentna i konkurencyjna, co zapewnia też dzięki temu postępowaniu konkurencyjnemu zapewnia też, że ten partner prywatny i cały projekt jest realizowany po możliwie najniższym koszcie. My możemy dostarczać instrumenty finansujące tego partnera prywatnego, no i wspierać też od strony właśnie merytorycznej organizacji takich projektów. To, co zidentyfikowaliśmy na rynku i czego dotyczy też dzisiejsza konferencja, to jest to, że jest sporo takich mniejszych projektów, do których ciężko jest przyciągnąć zainteresowanie partnerów prywatnych czy finansowanie. Takim przykładem, który ostatnio zidentyfikowaliśmy, są na przykład parkingi miejskie. Myślę, że każdy z nas, jak jeździ po centrum Warszawy albo innych miast, a czasami też gdzieś wyjedzie za granicę, widzi, jak dużą lukę mamy u nas, jeżeli chodzi o na przykład parkingi podziemne, które są pewnym standardem w wielu miastach europejskich. W Polsce ich jest bardzo niewiele, więc tu są olbrzymie potrzeby. Z kolei taki jeden parking podziemny czasami jest za mały, żeby opłacało się zorganizować całą formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, przyciągnąć firmy, więc wyszliśmy z taką inicjatywą, którą chcemy promować na rynku pakietowego partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli że można kilka projektów połączyć w jeden przetarg na partnera prywatnego. To powinno przyciągnąć większą liczbę właśnie firm budowlanych czy wyspecjalizowanych w danym obszarze inwestycji, ułatwić finansowanie i dzięki temu czy kilka samorządów, czy w ramach jednego samorządu kilka projektów może w łatwiejszy sposób uzyskać finansowanie tych mniejszych projektów. Zresztą trwa konferencja prasowa na temat programu pakietowego Partnerstwo Publiczno-Prywatne Wspólnej Inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Z mojej strony, drodzy Państwo, to już wszystko. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i zachęcam do tego, by pozostać z telewizją w Polsce.pl. Najpierw o godzinie 10:00 przegląd wydarzeń telewizji w Polsce.pl, który poprowadzi dla Państwa Agnieszka Ponikiewska, a następnie stery w tym studiu przejmie redaktor Wojciech Biedroń. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Do zobaczenia.